Dzień dobry wszystkim Państwu. Otwieram... Doczekaliśmy się pół metra kadencji władz samorządowych. Dodajmy bardzo trudnej kadencji z powodu panującej pandemii koronawirusa i wszystkim, co z nią związane. A ponieważ półmetek to doskonała okazja do dokonania podsumowań działalności miłościwie nam panujących władz, a zwłaszcza rady i jej członków, czyli rajców miejskich. Nie tak dawno spotkaliśmy się z przewodniczącą Rady Powiatu Tomaszowskiego, panią Wacławą Bąk. Dziś czas na przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, pana Krzysztofa Kuchtę, który jednocześnie jest ratownikiem medycznym, czyli człowiekiem z pierwszej linii frontu na tej wojnie, jak wszyscy mówią, z koronawirusem. Magdalena Kowalczyk, rozmowa o, zapraszamy. Witamy w programie, panie Krzysztofie. I cieszymy się bardzo, że znalazł pan czas dla nas wśród nawału obowiązków. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Krzysztofie, jak się pan czuje? Czy zdążył pan odpocząć po ostatniej sesji, ja mam tu na myśli krasomówczych wystąpieniach radnych? Powiem tak, ja mimo wieku swojego się dosyć szybko regeneruję. Także dla mnie, w związku z tym, że ja pracę zawodową wykonuję przeróżne godziny, bardzo często nocne, więc dla mnie ten czas nie był wcale... Byłem przygotowany po prostu nawet do rana spędzić na tej sesji, jeżeli państwo radni sobie by oczywiście tego wymagali. Także regeneruję się bardzo szybko. Popisów złotoustych radnych było co niemiar, ale czy merytorycznych? Sprawa dyskusyjna. Tych popisów, to sądzę, że od jakiegoś czasu, jak państwo obserwują, to nie jest wyjątek teraz ostatnio. Tych popisów się coraz co częściej, coraz co bardziej się powiela. Czy merytorycznych? Myślę, że państwo oglądając stwierdzą, że to są merytoryczne, kiedy radni obradują 4 godziny, nie zaczynając jeszcze nawet porządku obrad. Czy jest to dobre dla naszego miasta? Czy to służy miastu? Czy to służy rozwojowi? Państwo ocencie. Sądzę, że nie. Wszystkie tematy poruszane są najpierw na posiedzeniach komisji. To nasuwa się pytanie, czy w ogóle taka komisja odbyła się? Czy ci radni uczestniczyli w tych komisjach? Czy może tematy nie były poruszane? Bo na sesjach obserwujemy ciągle las rąk, dopytywania, uściślania, te same pytania. Założenia komisji stałych zgodnie ze statutem są takie, że po to są merytoryczne komisje, zarówno Komisja Gospodarki Komunalnej, czy Ochrony Środowiska, czy Komisja Oświaty, czy Spraw Społecznych, po to, żeby rozpatrywać tak naprawdę i omawiać merytoryczne punkty. Tutaj jednak ja to sugerowałem od samego początku, żeby państwo radni na tych komisjach wypracowywali naprawdę, bo zresztą tak szkoleniowcy mówią. I tak statut mówi, że całość uchwał omawiane jest tak naprawdę na komisjach. Państwo radni mają możliwość zadawania wszelakich pytań. Mało tego, już na pytania, które nie udało się na komisji danej znaleźć odpowiedzi, być może przewodniczący drugiej komisji zaprosi dyrektorów czy prezesów tych właśnie komórek, którym są te pytania interesujące, bo każdy radny może uczestniczyć tak naprawdę w każdych komisjach. Nie tylko w tych, których jest członkiem, ale również w tych, których członkiem nie jest, ale uczestniczyć chce i chce mieć większą wiedzę, szerszą, więc nikt nikomu, zresztą statut nie zabrania uczestnictwa takiego. Jednakże u nas jakimś niewiadomym sposobem jest inaczej. Inaczej nawet ja nie chcę komentować dlaczego, bo myślę, że państwo to sami ocenicie, bo jeżeli na początku kadencji w 2018 roku, a w zasadzie nawet na początku niby 2019 roku, kiedy już odrobinkę tam byli państwo radni po szkoleniach i jednak gdzieś te sugestie nie dotarły. Dlaczego? Dlatego, że państwo radni czasem na tak podchwytliwe pytania próbują zadawać na Komisji Gospodarki, wyczuć na ile się da pewne informacje osiągnąć. Później jednakże dalej, bo twierdzą, że to oglądają mieszkańcy po to, żeby się przed mieszkańcami popisać, jak to mówią, ale trzeba zwrócić uwagę na co? Że przez te długotrwałe sesje coraz to mniej tych naszych mieszkańców właśnie to ogląda. I tutaj myślę, że mieszkańcy pokazują właśnie tą nie kartkę, tylko to właśnie swoje zainteresowanie, że te ciągnące się godzinami sesje, gdzie merytoryki brak.
Więc mieszkańcy naprawdę mają dosyć. Sesje, które zaczynają się o godzinie 10 czy 11, trwają prawie do północy, no to najsilniejsze organizmy potrafią zmęczyć, więc zainteresowania ze strony mieszkańców jest mało. Osoby, które tam są zalogowane na stronie internetowej Urzędu Miasta, to tak w większości pracy, w większości sytuacji to no, pracownicy Urzędu Miasta, którzy też chcą mieć, poszerzyć wiedzę, coś, co się dzieje na sesji. Dlatego ja z tego tytułu nie jestem zadowolony. Czy to jednak nie chodzi o to, żeby na tej sesji się pokazać przed mieszkańcami właśnie? Dlatego ciągłe pytania powtarzane z tych posiedzeń komisji. Stricte te same pytania, dokładnie z komisji i te same wielokrotnie powtarzane nawet na sesji. To są idealnie słowo w słowo to samo. Ja nie dosłyszałem odpowiedzi, to ja nie usłyszałem i tak dalej. No to jest stricte to same pytania. Po to, żeby się pokazać. Z szacunkiem muszę przyznać, że znają się na wszystkim. Są bardzo dociekliwi, bo wszystko dopytują. Czasami tak trochę to wygląda jak takie przedszkole dla dorosłych. Wieczne spory, wieczne dysputy. Kto ma rację, panie przewodniczący, prawda? Gdy tak spojrzymy szerzej na tą właśnie te pytania, które pani redaktor mówi, to możemy zobaczyć, jaka jest merytoryka, czy faktycznie na wszystkim się znają. Bo wiecie państwo, ja też ileś lat mam, jestem kolejną kadencję trzecią radnym i gdybym powiedział, że się na wszystkim znam, to bym kłamał. Nie ma ludzi cudownie znających się na wszystkim, ale trzeba w porę wiedzieć na pytaniach, które zadać pytania takie, które naprawdę merytorycznie mogę dyskusję prowadzić. A radny dzisiaj, który się pyta, co to jest jednoosobowa spółka i myśli, że to jest osoba, że to jest jedna osoba stanowi jako taką nadzór nad całością, no to brak jest wiedzy, ale to tylko jeden z wielu przykładów. Nie ma tak, że radni się na wszyscy znają, a chociaż tak by się wydawało. I próbują chociażby na ostatniej sesji podważać tak naprawdę wiarygodność wypowiedzi merytorycznego dyrektora Wydziału Architektury, który jest naprawdę merytorycznym, doświadczonym dyrektorem i zna się na swojej fachowości. I w sytuacji, kiedy omawiany jest plan zagospodarowania przestrzennego, kiedy dyrektor merytorycznie mówi, że cała sytuacja zaczęła się w 2011 roku od uchwały intencyjnej. Przyjęta Rada Miasta przyjęła uchwałę intencyjną w postaci, tak jak zresztą takie uchwały przyjmujemy, w postaci rozpoczęcia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. To wszystko dalej na następnym etapie idą uzgodnienia, studium uwarunkowań, uzgodnień. To wszystko musi być jedno z drugim spięte. Nie da się wyłączyć kawałeczka planu zagospodarowania, który został przyjęty uchwałą i nagle my się na tę połowę zgadzamy, na tę połowę nie, bo to musi być w całości albo wcale. I próbowane na ostatniej sesji takie właśnie mówienia, tłumaczenia były, że nie da się mimo sugestii radnych, że powinniśmy ten kawałek tam gdzieś wyłączyć, a tylko tą drugą część, no nie da tak się i dlatego ta merytoryka jest ważna, żeby radni wiedzieli, że naprawdę można. Dyskusje na temat tego planu trwały tak naprawdę 10 lat. W ostatnim czasie się w grudniu wszyscy radni otrzymali mailową informację, że w Urzędzie Miasta są do dyspozycji zarówno dla mieszkańców, jak i dla radnych otwarte konsultacje, gdzie radni mogą przyjść, dopytać o ten plan, co w tym miejscu się dzieje, czy tam jeszcze jesteśmy na etapie takim, że możemy coś zmienić. No niestety nikt się nie pojawił. A dyskusji co niemiara jest później na komisjach, na sesjach i nie wiem, czemu to ma służyć. No właśnie, spory. Na pewno nie mieszkańcom, nie naszym wyborcom. Tak jak powiedziałam, spory są o wszystko. Wywody opiniotwórcze nie zawsze trafne. I tutaj w tym miejscu chyba wrócę kilka miesięcy wstecz do pewnego programu naszego, w którym również pan uczestniczył, panie przewodniczący. A mianowicie chodzi mi o program odnośnie arkad, sprzedaży naszej galerii arkady. Bardzo ważny temat dla mieszkańców Tomaszowa. Później na sesji usłyszeliśmy wszyscy, ale pan również, że uczestniczył pan w spektaklu. Jak powiedziała pewna pani radna, nazwiska jej nie wymienię. I to aż się prosi, żeby się do tej radnej odnieść. Radna jeszcze użyła, że była to pseudoaudycja czy spektakl. Szanowna pani radna, spektakl jest w teatrze, audycja w radiu. W telewizji są programy, ale bez komentarza. A ja nawiążę do sesji, bo chyba tam toczy się największy spektakl, niemalże w teatrze. I tylko kilku aktorów.
Czy przyzna pan mi rację? Przyznam rację, bo tak naprawdę, jak państwo obserwujecie, merytoryki jest tam tak naprawdę niewiele. Owszem, mimo że radni opozycyjni, ale jest tam kilkoro, którzy naprawdę merytorycznie znają się i wiedzą, o czym się mówić. Nie chcę też nazwiska imienia wymieniać, bo państwo pewnie przeobserwujecie. Ale mówienie tylko po to, żeby mówić, no to jest żadna merytoryka. I ja zawsze proszę, upraszam wręcz, żebyśmy mówili merytorycznie. Obradujemy, omawiamy daną uchwałę. Skupmy się na tej uchwale, zadajmy pytania merytoryczne i wsłuchujmy się w odpowiedź. Jeżeli nawet statut dopuszcza, odpowiedzi nie uda się, bo wiadomo, odpowiedzi czasem są złożone, wymagają głębszego przygotowania. Zawsze radny może otrzymać tę informację w formie papierowej, powiedzmy, lub nawet elektronicznej w sposób dzisiejszy. Jednakże bardzo z tego tytułu później pada wiele pytań i rozciągające tak naprawdę. Jeden punkt potrafi być obradowany kilka godzin. Jest to dla mnie niezrozumiałe, mimo że on był wcześniej omawiany na Komisji Gospodarki. Bo chciałem państwu przypomnieć, że nawiążę do ostatniej sesji, już może nie do tego teatru, ale tak można by czasami nazwać, kiedy Komisja Gospodarki Komunalnej obradowała do godziny 22. Wydawało mi się, ja nawet byłem przekonany, że ta komisja omówiła już całe punkty takie merytoryczne, między innymi ten plan zagospodarowania przestrzennego. Tak nawet przewodniczący mówi, że wyczerpująco dostali radni odpowiedź. Jednakże dyskusja rozpaliła się dalej na sesji i trwała znowu 2 godziny. Więc to, co wspominaliśmy, to po to, żeby się chyba faktycznie w tej telewizji pokazać. Ostatnia sesja była oglądalność w trakcie sesji, czyli na żywo, oglądało 20 mieszkańców. W tak licznym mieście, które ma kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. To teraz taka się nasuwa dygresja kolejna. No jeżeli w rodzinie jest tylko jeden komputer, wszyscy chcą obejrzeć sesję, obrady sesji i latorośl, która powinna uczestniczyć w zdalnych lekcjach, to co ma zrobić głowa rodziny? No jest tu problem, ale ja sądzę, że gdyby to zainteresowanie faktycznie było, bo coś ciekawego by się naprawdę działo, ważnego, to sądzę, że ta oglądalność nie byłaby 20 osób, a kilka tysięcy. Bo jest taka możliwość dzisiaj przy dostępie, jak nie u siebie, to u sąsiada, czy nawet na telefonie. Jednakże sami państwo, tak jak pani redaktor wspomina, okazuje się, że zainteresowanie spada. Pytanie tylko dlaczego. Pamiętam, bo o ile państwo pamiętacie, dzisiaj mamy akurat sesję w trybie zdalnym, gdzie każdy z radnych jest w domu. Ale my sesję jako tako w sposób do mieszkańców przekaz jest w formie na stronie internetowej, mamy już od poprzedniej kadencji. Wszyscy radni zostali wyposażeni w tablety i sesje nagrywane bezpośrednio, puszczane na żywo oglądać, mamy już od poprzedniej kadencji. I ta oglądalność naprawdę była duża, bo tutaj muszę pochylić czoła i tu pochwalić, mimo że czasem też miałem takie złe czasem doświadczenia, może złe o radnych z poprzedniej kadencji, jak w takich wywiadach rozmawialiśmy, też tam nie zawsze byłem zadowolony, ale dzisiaj z perspektywy czasu ja tych radnych naprawdę muszę pochwalić. Tych wszystkich radnych, nie chcę wymieniać nazwiska imienia, ale po prostu wszystkich z poprzedniej kadencji, którzy byli, bo dzięki takiej radzie, która była, naprawdę to miasto nasze się rozwijało. A dzisiaj co? Zaczynamy stawać w miejscu. No właśnie przez to, że obradujemy długo, część uchwał w ogóle nie uda się prowadzić. I państwo zobaczycie za jakiś czas, ocenią nas mieszkańcy, że wiele ważnych, dobrych spraw no nie udaje się tylko wprowadzić w życie. Dlaczego? Dlatego, że jest siana. Tak mogę określić, siana po prostu. Jeszcze dodam do tej wypowiedzi pana, panie Krzysztofie. My wszyscy oglądamy te obrady sesji na 100-godzinne, ale mieszkańcy już się śmieją, nawet zakładają się, ile godzin tym razem będzie trwała sesja. To prawda, bo do mnie też takie głosy docierają, bo ci mieszkańcy, na których się powołują niektórzy nasi radni, oni dzwonią do mnie i upraszają mnie, żeby coś z tymi radnymi zrobić. No niestety takie prawo mamy, jakie mamy, statut podobnie, że jako przewodniczący no, nie mam z tym to bardzo co zrobić. Po prostu ja nie mogę radnemu nie pozwolić zabierać głosu. Nie mogę mu nakazać merytoryki wypowiedzi, ani jakości wypowiedzi. No, myślę, że mieszkańcy to ocenią przy urnach za kolejne 2,5 roku po prostu, bo tak to sądzę, że będzie. I pokażą swoje kartki, jak to się mówi, dla radnych,
kto na co zasługuje. Bo jak Państwo pamiętacie, tak co wspomniałem, proszę zobaczyć, ile udało nam się zrobić dzięki błyskawicznym i merytorycznym dyskusjom na poprzednich sesjach, w poprzedniej kadencji oczywiście, gdzie te dyskusje faktycznie odbywały się nie do 22, krócej, ale merytoryczne. Radni wychodzący z komisji wtedy wiedzieli, jak mają głosować. Dzisiaj wychodzą i od nowa zaczynają dyskusję i dopiero sądzę, że nie do końca zawsze wiedzą, czy dobrze głosują. Ale no to ja tutaj to proszę, żeby wszyscy radni, ale wspominam, nie wszyscy radni tak podchodzą do sytuacji. Jest wielu radnych w tej kadencji również, których powinienem pochwalić, ale też nie chcę używać nazwisk, którzy naprawdę, którym zależy na rozwoju miasta. No ale jak matematyka jest jedna, musimy mieć w Radzie większość, żebyśmy pewne uchwały mogli przegłosować, żeby one weszły w życie, żeby służyły naszemu miastu. A dzisiaj, proszę, jeżeli mogę rozwinąć ten temat, wracam któryś raz do tego tematu gospodarki przestrzennej, to znaczy uchwalania planu gospodarowania miejscowego, który dotyczy tam ulicy Zawadzkiej Milenijnej. Proszę zauważyć, że prace trwające 10 lat poszły w okresie takiego słowa do kosza. Do kosza, ponieważ tereny, które, jak Państwo pamiętacie, wiele lat temu trudno było przyciągnąć do Tomaszowa przedsiębiorcę czy firmę, bo nie dysponowało miasto żadnymi terenami, które być atrakcyjnymi, które byśmy mogli przedsiębiorcom, nowym inwestorom w Tomaszowie pokazać. Dzisiaj, kiedy w poprzedniej kadencji dzięki dużej pracy Wydziału Nieruchomości i próbom scalania tych gruntów, które nie były nasze miejskie, bo bardzo często były one w rękach prywatnych, udało to się wszystko scalić. Mało tego, używając dotacji ze środków zewnętrznych przy współudziale gminy miasto Tomaszów Mazowiecki po tamtej stronie trasy S8, tam w kierunku Łaziska. Udało nam się razem wspólnie z gminą Tomaszów wybudować drogę i mamy kilka hektarów dla inwestorów. Dzisiaj potrzeba jest wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego, tak abyśmy mogli to wdrożyć w życie. Mało tego, wiem, że jest zainteresowanie było, bo wiele osób interesowało się i czekało na ten plan, żeby wybudować tam, starać się o warunki zabudowy i wybudować tam zakłady pracy i pracę dla naszych mieszkańców Tomaszowa. Dzisiaj nikt nie dostanie warunku zabudowy i nie ma szans w najbliższych latach, żeby to było, bo plan musi wracać od zera, a uchwalanie trwa. Więc w tej kadencji na pewno się tego nie uda zrobić i nie tylko te tereny puste, które są dalej, zostaną puste, bo nie sądzę, a nawet jestem pewny, że nikt z inwestorów teraz nie będzie czekał 2-3 lata, że może w Tomaszowie za 3 lata to uchwalą plan i będę mógł tam przyprowadzić zakład i zatrudnić ludzi. No nikt tak czekał nie będzie, bo pójdzie do gminy obok, czy to do gminy Czerniewice, czy to do gminy nawet Tomaszów albo Wolbusz i od ręki praktycznie w ciągu miesiąca warunki takie otrzyma, co by i u nas mogło być, ale niestety przez taką blokadę stoimy w miejscu. Mało tego, mieszkańcy, którzy są objęci planem zagospodarowania ulicy Zawadzkiej i wokół, również będą mieli problemy z uzyskaniem warunków zabudowy przez brak wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj ubolewam, że nikt sobie z Państwa radnych, którzy zablokowali tą uchwałę, nie zdaje z tego sprawy. Owszem, obudzą się pewnie za jakiś czas, powiedzą, no faktycznie mogliśmy zrobić inaczej. Ale dzisiaj to już jest po wszystkim. Reasumując, panie Krzysztofie, cała ta praca wykonana. Ciężka praca. Ciężka. Poszła na marne. Na marne. Czas poświęcony. Muszę podziękować pracownikom Wydziału Architektury, bo naprawdę ci urzędnicy bardzo ciężko pracowali, do późnych godzin, czasem wieczory, pochylając się nad wieloma problemami, bo wielu mieszkańców zgłaszało się z różnymi problemami, czy to telefonicznie, czy w inny sposób, o uwzględnienie jakichś uwag do tego planu i one były brane pod uwagę, rozpatrywane. Szkoda, że wtedy nikt z Państwa radnych zainteresowanych się do tego tematu nie przyłożył, bo dzisiaj pewnie by to uwzględnione i byłaby to merytoryka taka, która trwała na sesji godzinami, dyskusja zupełnie niepotrzebna, bo wszyscy by wiedzieli, o czym mówimy, a tak to nieprzygotowani nie wiedzą, o czym mówią. Panie Przewodniczący, ale przecież radni są bardzo aktywni i może pozostańmy w tej aktywności radnych, może uda nam się ich jakoś sklasyfikować. Tak pół żartem, pół serio, jako przewodniczący, jak pan by ocenił, który jest najbardziej aktywny z radnych? Aktywny to nie znaczy, że merytoryczny. Państwo sądzą, że obserwujecie radnych, taki, który jest aktywny, ale nie zawsze merytoryczny, to ten, który chce zabrać najczęściej głos, nie zaczynając sesji i zawsze ostatnio nawet były
nawet szeroko tym panie radnym mówione, że zawsze chcę mieć przy każdej dyskusji ostatni głos. Ale to nie znaczy, że głos najważniejszy, bo to powinien być głos podsumowujący. A on wielokrotnie, a nawet zawsze odbiega zupełnie od tematu. Da się wyselekcjonować takiego najbardziej merytorycznego radnego? Owszem, nawet z opozycji mamy merytorycznego radnego, który naprawdę wielokrotnie potrafi wyliczyć zarówno w głównie sprawy finansowe chodzi. Jest to radny, który wielokrotnie zauważyliśmy, że potrafi dyskutować na tematy bardzo ważne. Nie wiem, czy do końca ma akurat wszystkie dane z danej spółki, żeby dokładnie to oszacować, ale chociaż wiemy, że w dużym stopniu wie, o czym mówi. Nazwiska pozwólcie Państwo, że nie będę wymieniał, ale bardzo często używa określeń takich sumujących, matematycznych, więc jest to radny, który z księgowością jest dosyć dobrze obyty. To tak może jeszcze inaczej. To oczywiście z radnych opozycyjnych, bo mamy bardzo dobrych radnych z Komitetu Wyborczego Marcina Witko, którzy są również merytorycznymi radnymi, gdzie te dyskusje właśnie i tą wiedzę zasięgają na komisjach. Radni są przygotowani z Komitetu Wyborczego Marcina Witko, cała dziesiątka, która jesteśmy, przychodzimy na sesję, znamy merytorykę, znamy naprawdę tak później, jaki to ma dalszy bieg. Tych dyskusji nas Państwo może nie widzą, ale na komisjach ona jest bardzo, bardzo szeroka. Panie Krzysztofie, a taki dociekliwy, inna kategoria, spokojny czy pracowity radny, może Pan wymienić? To są pozytywne cechy i kategorie. Pozytywne cechy, ale ze względu na to, co Pan, radni są osobami publicznymi, tutaj wymienianie nazwiska nie jest żadnym przestępstwem, ale doświadczając poprzedniej kadencji, kiedy też oceniałem pracę radnych, kiedy wymieniłem nazwiska, pozwólcie Państwo, że posypały się na mnie ogromne, no, niezadowolenie być może reszty radnych, że nie zostali wymienieni w jakiś sposób. Więc dzisiaj, jak się pani rektor nie obrazi, państwo nie obrażą, wolałbym tych nazwisk nie wymieniać, żeby nikt nie był urażony. Po prostu ja reprezentuję radnych wszystkich. Zarówno tych dobrych, tych złych, tych uśmiechniętych, jak i tych ponurych. I chciałbym, żeby tak to pozostało, żeby później nie było odebrane, że u jednych potrafię pochwalić, drugich zganić. No, wielokrotnie przy wielu dyskusjach mi się aż język chce coś powiedzieć, ale też nie chcę być za chwilkę odebrany, skomentowany, że panie przewodniczący, jak pan się zachował, że pan tam pochwalił, a tutaj wolałbym... Panie Krzysztofie, ale tu nie tak dawno temu siedziała na pana miejscu przewodnicząca Rady Powiatu. Wymieniła nazwiska. No wiem, bo oglądałem... Złotoust tych merytorycznych i oglądałem, ale inne kategorie. Z tymi nazwiskami też tak bardzo delikatnie obserwowała, żeby nikogo nie urazić. Ale jeżeli by się wymieniło takiego pracowitego, zaangażowanego, to może ci inni, którzy nie do końca przejmują się swoją funkcją, może by się wzięli do pracy. Mamy dużo pracowitych radnych, tak jak wspominałem, ze strony Komitetu Wyborczego Marcina Witko. Nawet, no może niektórzy powiedzą, że źle, ale Jarosław Batorski dosyć jest pracowitym przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, pracowitym radnym, umie dociekać, jak to się mówi, wiadomości, które są w projektach uchwał. Działa w Komisji Rewizyjnej, w większości przypadków jest w Komisji Sprawdzania Budżetu, Kontroli Budżetu. Bardzo się w to wczuwa, angażuje bardzo. Jest jednym z dobrych pracowitych. Pani Urszula Seredny, moja wiceprzewodnicząca, która bardzo angażuje się zarówno w merytoryce uchwał, jak i powiedzmy działa w Komisji Mieszkaniowej razem ze mną, w doraźnej Komisji Mieszkaniowej, gdzie te bardzo wczuwa się również w rolę mieszkańców, osób zabiegających o przydział mieszkania czy wpis na listę. Bardzo dosyć mocno angażuje się, do tego możemy doliczyć pana Tomasza Wawro, który w tej komisji jest przewodniczącym, gdzie naprawdę pochyla się bardzo nad tymi problemami, przyjmuje wielokrotnie tych mieszkańców w tych najcięższych sytuacjach, bo Komisja Mieszkaniowa jest komisją opiniotwórczą dla prezydenta miasta, który podejmuje decyzję ostateczną o przydziale czy wpisie na listę obecną, na liście tego mieszkań. I podpiera się to tymi naszymi wywiadami, naszą merytoryką na ten temat. Więc bardzo dużo czasu poświęca również temu zagadnieniu. I to są to kilkoro dosłownie, których tak naprawdę mogę powiedzieć. Nie wspomnę, że wiem, że pracowitym radnym również jest pan Piotr Kucharski, który to, co wspomniałem wcześniej, bo merytorycznie on bardzo dobrze się przygotowuje. Budżet, kiedy jest przygotowany projekty zmiany w budżecie, on bardzo głęboko analizuje.
bardzo głęboko i on tam czasami potrafi zliczyć do setek złotówek, więc jest to też bardzo pracowity radny. To tak ogólnie zapytam, panie przewodniczący, jak się przewodzi, jak się kieruje taką galerią radnych, takich osobowości? Bo trzeba chyba aż tak powiedzieć, to jest galeria osobowości. Galeria osobowości. Ma pani redaktor rację. Powiem tak, gdybym nie był drugą kadencję przewodniczącym, pewnie bym już zrezygnował, bo pewnie bym sobie nie dał rad. W związku z tym, że poprzednia kadencja, czteroletnia, trochę pozwoliła mi to, że skóra moja jest twardsza, dzięki temu w tą kadencję, mimo że jest to bardzo trudna rada, bo sądzę, a nawet jestem pewny, że gdybyśmy zerknęli w okoliczne samorządy, to nikt takiej trudnej rady nie ma, jak ja mam Tomaszem Mazowieckim. Bardzo trudna rada. I gdybym, wspominam, miała taka rada była w powiecie, to by było naprawdę też tragedia, a w Radzie Miasta ja bym dawno pewnie już, już nie wspomnę, ile bym melisy przed taką sesją wypijał, żeby po prostu nie zdenerwować. Czy da się nad takimi osobowościami zapanować? Nie. Nie da się zapanować, bo każdy ma inny charakter, każdy ma inne usposobienie do życia, każdy ma inne nastawienie do sesji, do projektów uchwał. Nie da się, ja tylko zawsze upraszam. Upraszam i przywołuję do porządku. Nawet ostatnio jeden z panów radnych wspomniał, żeby go upominać. W zasadzie jak nie będzie mówił, odbiega od tematu, upominać i nawet zabierać głos. Ja sobie te słowa i nawet godzinę tych jego słów, bo to było na ostatniej sesji, zapisałem i nawet poprosiłem biuro rady, aby mi to tam dokładnie z protokołu, z przebiegu wyczytali, o której godzinie i o której ja sobie na dużej kartce zapiszę i przywieszę nawet do mikrofonu, gdzie będę prowadził sesję i zawsze będę przypominał sobie, że panie radny, tego dnia pan sam prosił, żeby jak pan nie będzie mówił na temat, żeby panu zabierać głos i upominać. I to będę czynił. Panie przewodniczący, jak już jesteśmy przy tych ocenach, jak pan by ocenił współpracę z prezydentem Tomasza Mazowieckiego? Powiem tak, nie tylko dlatego, że z tego samego komitetu, że jestem osobą, która startowała do wyboru z Komitetu Wyborczego Marcina Witko, ale jak wiecie, z prezydentem Witko jestem od dłuższego czasu związany jako samorządowiec. Współpracę moją bym ocenił na poziomie najwyższym, bo nigdy z prezydentem nie mieliśmy jakichś zatargów o żadne rzeczy. To nie to, że jakaś sielanka, ale po prostu tak jest. No. Ja zawsze wiem, że pan prezydent naprawdę wielokrotnie spędza mnóstwo czasu, angażując się bardzo mocno w sprawy miasta, gdzie wielokrotnie radni oczekują, żeby prezydent był od początku sesji do końca. Mało tego, wymagają, żeby się usprawiedliwiał, jak chce wychodzić. Ja za każdym razem przypominam. Nazwa mówi, sesja Rady Miejskiej, to sesja, gdzie to radni uczestniczą. A pozostałe osoby, to przewodniczący zaprasza jako gość. Gość może przyjść, może wyjść. Nie musi mi się tłumaczyć, dlaczego. Jednakże kilkakrotnie przypomniałem, żeby ci właśnie radni, którzy tak dyskutują, gdzie jest prezydent, zajrzeli do innych samorządów. Tam, gdzie rządzą prezydenci z ich opcji. I zobaczyli, w ilu sesjach uczestniczy ich prezydent z ich opcji w sesji Rady Miasta. A najbliższym mogę takim przykładem dać prezydent Warszawy. Gdybyśmy tak zerknęli od początku kadencji, tak i trwa w Tomaszowie. W ilu sesjach Rady Miasta Warszawy brał udział prezydent, to chyba tych palców by mi wystarczyło. Jak wspomniałam na początku tego programu, że jesteśmy na półmetku już. Panie przewodniczący, jak pan by podsumował ten półmetek, czym zajmowała się Rada Miejska, radni, co szło lekko, łatwo i przyjemnie, a co jak po grudzie? Bardzo słusznie pani wspomniała, bo nawet rozmawiałam teraz z któregoś dnia, bo takie może tak nazwane troszkę z uśmiechem połowiczki, ale to jak tutaj tak się przy Radzie się nie obchodzi, ale Rada tak naprawdę zajmuje się na dzień dzisiejszy, trudno wymienić jakiś cel. Bo jest mówienie tak naprawdę o wszystkim. Faktem, że proszę sobie zwrócić uwagę, że Rada, ta kadencja Rady jest 2,5 roku. Radni mają możliwość składania własnych projektów uchwał, dopuszcza się takie możliwości. Radni mają możliwość wprowadzenia własnych pomysłów. Gdybyście Państwo zwrócili uwagę, to tych projektów uchwał przygotowanych przez radnych, tych najwięcej mówiących, nie mamy wcale, ale radni najwięcej się skupiają na czym? Na składaniu interpelacji.
I gdy myślę, że za niedługi czas Państwo zauważycie, bo będę się starał też to pokazać, być może jeszcze zastanawiam się, w jaki to sposób wykazać naszym mieszkańcom, wyborcom, o co tak naprawdę chodzi. Ta ilość tych interpelacji, zapytań jest stosami moglibyśmy ułożyć przy oknie ilość tych dokumentów. I tak to będę się starał być może pokazać w jakimś niedługim czasie, w połowie właśnie kadencji. A ile z tych właśnie zapytań, z tych interpelacji służyło mieszkańcom, no to też Państwo ocenicie, bo jak wiemy, w poprzednich kadencjach nie było takiej możliwości, żeby radny składał za pośrednictwem przewodniczącego interpelacje i zapytania w formie papierowej, tylko odbywało się to na ogół, jeden z punktów sesji służył właśnie takim celom. Dzisiaj, a szczególnie z początku kadencji, było to lawinowo spływające interpelacje i zapytania radnych. I wielokrotnie powielające się. Mało tego, w jednym interpelacja, która przykładowo zawiera 5-7 punktów z 10 podpunktami każdy z nich. I nie wnoszące nic, co by miało wpływ na bieżący układ czy życie naszych wyborców, naszych mieszkańców. To na ogół były sprawy poruszane z dawna, sprzed 10 lat, sprzed 5 lat, które w żaden sposób się nie odzwierciedlają na życie czy funkcjonowanie miasta, czy życie przeciętnego mieszkańca Tomaszowa. To zresztą Państwo ocenicie w tych swoich, chyba że chcecie na stronie BIP-owskiej Urzędu Miasta obejrzeć, to nie wiem, czy starczy komuś siły, żeby to wszystko przeczytać, co tam jest napisane, bo do każdego tego punktu, podpunktu wymagane było zaangażowanie dosyć dużej grupy urzędników, bo wielokrotnie trzeba było te dokumenty odszukiwać z archiwum, więc nie wiem, czemu to było miało służyć. Sparaliżowanie urzędów, wydziałów, spółek, po to, żeby zaangażować dużą rzeszę ludzi po godzinach wielokrotnie, żeby nie mogli się zajmować innymi właśnie sprawami, a tylko szukaniem odpowiedzi na zadowolenie pana radnego, bo gdyby to służyło mieszkańcom, ani ja, ani wydziały podległe prezydentowi, nikt by przy tym się nie zastanawiał, owszem, ma to służyć dobremu celowi. Ale w jakimś tylko małym stopniu tak naprawdę ono służą i służy mieszkańcom, a w dużym stopniu zadowoleniu, zaspokojeniu i informacji dla pana radnego. Ale czy o to chodzi w tych interpelacjach? Sądzę, że nie. Panie przewodniczący, tak pół żartem, pół serio. Przed wyborami to będzie pan na sesję z sobą zabierał śpiwór, termos i kanapki? Ja teraz się zastanawiałem na tą sesję, czy już tego nie zrobić. I myślę, że tutaj być może nawet ten czas sesji, długość tych sesji by się zmieniła, gdyby tak było naprawdę pandemii by nie było i byśmy to prowadzili na żywo na sali obrad. Być może ci radni by tego czasu tyle nie byli. Dzisiaj, kiedy każdy z radnych, jak Państwo obserwujecie, jest w domu, popija herbatkę i obiad. Mało tego, zwierzątka chodzą w pobliżu tabletu, bo to też Państwo widzą. Ja nie mam nic przeciwko zwierzętom, absolutnie, bo sam zwierzęta lubię i mam, ale radny ma dużo czasu, bo on tak jakby w domu. Mało tego, wielokrotnie radny jedzie samochodem, uczestniczył w sesji, co gdyby było tak naprawdę na sali obrad, by tego to się by nie działo. Być może te sesje byłyby bardziej merytoryczne i krótsze. No ale pandemia wszystkich nas zaskoczyła, mnie też, mimo że pracuję w służbie zdrowia, ale też zaskoczyła mnie, a tak jak pani redaktor mówi, mam nadzieję, że do czasu wyborów ta pandemia minie i kiedy nie będę musiał zabierać kanapek i zabierać śpiworu czy termosu z herbatą i kawą po to, żeby przetrwać do rana, a może dłużej. No, dzisiaj w tej kadencji już kilkakrotnie spotkaliśmy się z przerwą w sesji, co nie było spotykane w poprzednich kadencjach. To nie była przerwa 15-minutowa. Dokładnie, to nawet dwudniowa, po to, żeby na przemyślenia były. No zresztą słusznie, bo jeżeli radni mają wątpliwości, to proszę bardzo, ale niech to ma może sens. Na kontakty, panie przewodniczący? Na kontakty z kimś, na porozumienie się? No to myślę, że to Państwo już chyba powinniście ocenić, czy potrzebowali tyle czasu, żeby aż bardzo szerokie kontakty zdobyć, czy ktoś, aby dał radę przekonać. Czy uzyskać, czy zgodę? Zdanie, opinię. Tak, sądzę, że być może to w tym coś tkwi, ale to Państwo oglądając sami możecie ocenić, czy tak to było, czy nie. Trudno mi ocenić, bo ja mimo, że dużo wiem, ale w myślach jeszcze nie czytam jeszcze niczyich, więc nie wiem, jakie były zamiary i zamysły. Może trzeba zapytać się swojego szefa, jak ma głosować? Jeden czy drugi radny? Pani redaktor pozwoli, że przemilczę tę dyskusję dalej na ten temat, bo jak mówię, nie potrafię w myślach czytać radnych. Być może i tak to było. No.
to przejdźmy do gorących klimatów, panie przewodniczący, a takim jest pandemia. Pandemia, zdrowie naszych mieszkańców. To nie tylko TTZ, to są DPS-y. Jak to wygląda? Powiem tak, sytuacja jest dynamiczna, z dnia na dzień się zmienia. Kiedy wydawało nam się, bo już ta pandemia, jak wiecie państwo, trwa ponad rok, kiedy wszyscy z przerażeniem w oczach, z łzami w oczach, zaczynaliśmy żyć z tą pandemią. Pamiętam te pierwsze, bo akurat przyszło mi dyżurować, te pierwsze dni, kiedy pandemia zaczynała się, kiedy były zamknięte sklepy, praktycznie mieszkańcy nie mieli wychodzić na tych ulicach. Przyszło mi jechać na dyżur sobotni czy niedzielny, jakoś tak. Pusto było. Ale to trwało tydzień, dwa. Później zaczęło to się wracać do normalności. Mało tego, bardzo szybko mieszkańcy nie tylko naszego miasta, ale całego kraju postanowili sobie lekceważyć to wszystko. A skutki tego wszystkiego właśnie mamy dzisiaj. Między innymi po roku dalej, kiedy pandemia trwa, i mało tego, wzmożona nawet, bo o ile za pierwszym razem w ogóle nie wiedzieliśmy, z czym to się je, jak to będzie przebiegało, jak to się będzie kończyło, o tyle, kiedy się udało wynaleźć szczepionkę i powoli wdrażać ją w życie, więc wszyscy zaczęli sobie lekceważyć, bo cóż to, ja jestem młody, mój organizm zdrowy, ja sobie poradzę. A wcale to prawdą nie jest, bo zarówno trafiali ludzie młodzi, jak i starsi. Z tym, że czasem młodszy organizm lżej to przechodził, starszy gorzej, nie zawsze kończyło się to sukcesem. Dzisiaj nie ma jednoznaczności. Dzisiaj, kiedy po ponad roku mamy tak naprawdę trzeci etap pandemii i ten trzeci etap jest bardzo zły, zmutowany, ponieważ tak, o ile przy pierwszych przypadkach tej pandemii, tego wirusa chińskiego, pacjent po 9, 10, 11 dniach już zaczął stan się zdrowia poprawiać i wracać do zdrowia, bardzo często nawet wychodzić ze szpitala do domu, jeżeli już się znajdował. Dzisiaj obserwujemy, że właśnie atak, rozwijanie się tego wirusa trwa właśnie po tych 9-10 dniach. Wielokrotnie pacjenci trafiają dopiero do szpitala, bo on dopiero się wzmógł i nie radzi się za pacjent, bardzo często młodzi ludzie. I w tym przypadku teraz ostatnio właśnie ludzie w granicach 25, 30, 35, 40 lat trafiają do szpitala, bardzo ciężko to przychodzą. Nie wszyscy z tego wychodzą suchą ręką. Niestety z przykrością stwierdzam, nie wszystkie organizmy potrafią sobie z tym poradzić. Mimo, że już mamy do czynienia z wirusem, z zachorowaniami ponad rok. My jako służba zdrowia przechodzimy to, już po prostu przywykliśmy po dużej części. Już wiemy jak się zachować po prostu. Ale dalej wyjeżdżając na dyżur bardzo często wychodzimy z tego dyżuru bardzo zmęczeni. Kiedy przychodzi 12 godzin bez przerwy, wracamy, dezynfekujemy się, jedziemy na kolejne wyjazdy w tych ubraniach, w tych maskach, w tych kombinezonach. Jest to naprawdę 12 godzin spędzone w pocie i czasami ku niezadowoleniu naszemu brakowało miejsca do pozostawienia pacjenta, zarówno zdrowego, jak i chorego po prostu z COVID-em. No, mam nadzieję, że to wszystko się powoli będzie stabilizowało, ale to jest naprawdę w dużym etapie, to jest nie to, że nieświadomość nasza, tylko lekceważenie ze strony mieszkańców. Proszę wyjść dzisiaj na miasto, zobaczyć, ilu mieszkańców przestrzega zasad, ilu mieszkańców chodzi w maseczkę. No, w zeszłą niedzielę, całą niedzielę dyżurowałem i właśnie zwracałem na to uwagę. Nawet mogę się spokojnie powiedzieć, że zaledwie może 1/3 mieszkańców wzięła sobie to pod uwagę i chodzi po prostu w maseczkę. Pozostali nic z tego nie robią. Nawet gdy nieraz na skrzyżowaniu otworzyłem szybę i mówię, dlaczego państwo nie zakładacie masek. To wyobraźcie sobie, że potrafili odbiorcy czy z drugiej strony samochodu pewien palec pokazywać. Tak jakbym ja wymagał rzeczy jakiejś nadzwyczajnej, a tylko po to, żeby pozostali mieszkańcy mogli się czuć bardziej bezpiecznie. A niestety mało tego, wchodząc na wizyty nawet, jak wchodzą nasze zespoły, rodziny bardzo często zaskoczone są, że zespoły proszą o założenie maseczki. Co wydawało mi się oczywistością, że zapraszają do siebie zespół ratownictwa medycznego, sami są w domu chorzy, czasem mają nawet osoby wśród siebie chorą na COVID-a, bo po mazie są daty. I dalej gdzieś to tak odchodzi, bo to jakby ich nie dotyczyło. Niestety dotyczy nas wszystkich. Panie Krzysztofie, Pan jako ratownik medyczny, jak Pan by ocenił, pandemia przybiera na sile? Jeszcze w tej chwili tak, bo sami Państwo obserwujecie statystyki, których nie było nigdy wcześniej. Być może to jest podyktowane tą dużą ilością wymazów, ale czy tak na pewno jest, to nie wiem, bo tak jak powtarzam, ten trzeci etap uderzenia pandemii,
on jest dosyć mocny w skutkach. Mam nadzieję, że być może pogoda gdzieś trochę gdzieś to wszystko zmieni się, ale na dzień dzisiejszy jest on działa gorszy, bo jak sama Państwo widzicie, ponad 35 tysięcy osób codziennie, to jest naprawdę bardzo dużo w społeczeństwie, w takim 40-milionowym państwie, jest to bardzo duże naprawdę zachorowanie. I naprawdę czerwone światło zapala się. Jakiej pomocy Wy potrzebujecie? Co by Wam pomogło? Nam by pomogło, żeby mieszkańcy naszego miasta, ale i powiatu, bo dzisiaj karetki z Tomaszowa Mazowieckiego, czy naszych ościennych powiatów, gdzie stacjonują nasze karetki zarówno w Toszynie, jak i w Brzezinach, no to wymieniamy się wielokrotnie. My jedziemy na wizyty do Łodzi, tomaszowskie karetki jadą do Opoczna czy do Rawy i w drugą stronę. Więc my oczekujemy od mieszkańców zrozumienia. Naprawdę wzywajmy karetkę do tego, do czego potrzeba. Nie wzywajmy do bolącego paznokcia, do wysypki na palcu, do naprawdę drobnych rzeczy, które możemy sobie sami poradzić. Nawet czasami delikatne podwyższenie temperatury u dziecka. Rodzice jakoś nie boją się karetki wzywać, bo ja, u dzieci są najważniejsze. Żeby nie było, że tam gdzieś ja neguję wzywanie karetek. Ale pamiętajmy, kiedyś nasze mamy, nasze babcie potrafiły sobie ze zwykłą temperaturą radzić bez leków. Chyba nie bez leków. Tym bardziej, że to nie jest temperatura 40 stopni ani 39. Tylko delikatne podwyższenie temperatury, powiedzmy o 2-3 kreski, czy powiedzmy na poziomie 37 stopni, już się robi z tego tytułu wzywanie karetki. Trochę, myślę, że za wcześnie jeszcze. Próbujmy sobie poradzić troszkę na tym etapie jeszcze sami, dopiero w sytuacji, kiedy faktycznie będzie ciężka sytuacja, nie radzimy sobie, nie wiemy, co zrobić. Dopiero, bo niestety karetek nie ma tyle, ile byśmy chcieli, jak taksówek na postoju taksy, tylko jest to ograniczona ilość, więc nie damy rady być pod każdym domem natychmiast, jak ktoś zadzwoni. Bardzo dużo zresztą wizyt mamy do osób pijanych na terenie naszego miasta. No niestety myślałem, że pandemia trochę gdzieś zatrzyma te rzeczy, ale może właśnie czasami pogłębia, że mieszkańcy że są w domu, nie idą do pracy, nie wychodzą, no to dlatego idą w picie alkoholu, a później do tego awantury, pobicia. To tutaj być może te osoby gdzieś potrzebują wyjścia na zewnątrz i być może to by się było inaczej. No dzisiaj są pozamykani wielokrotnie w tych domach, na kwarantannie, no i nie mają co z sobą zrobić. No to się kończy właśnie takimi sytuacjami. A tutaj zespół za każdym razem musi się ubrać w te białe kombinezony, gdzie Państwo widzicie, jak chodzimy w tych maskach, obwarowani plecakami, defibrylatorami. No jest to dosyć dużo ciężkiego sprzętu. No i chcielibyśmy jeździć tak naprawdę do rzeczy najbardziej potrzebnych. Tam, gdzie jest stan zagrożenia życia, gdzie walczymy o życie ludzkie, a nie po to, żeby udzielić porady. Jak Pan by ocenił decyzje rządzących? Czy są właściwe, wystarczające, zasadne? Ja tutaj decyzje rządzących to na tym etapie cieszę się, że powstały te szpitale tymczasowe. Że w wielu miejscach, no może nie wszyscy to doceniają, ale proszę sobie wyobrazić, że o ile za pierwszym razem, za drugim razem, kiedy Tomaszów włączono w ten system szpitali covidowych, kiedy mieliśmy tych łóżek przygotowane więcej, one nie wszystkie były tam akurat powiedzmy zapełnione, dzisiaj mamy o wiele jeszcze więcej łóżek w Tomaszowie. Mało tego, woziliśmy pacjentów z chorych, ale nie jest z COVID-em, do Opoczna, do Rawy, do Piotrkowa. Dzisiaj i te szpitale są w większości poprzekształcane, chociaż część szpitali, w oddziały covidowe. Brakuje nam miejsc, gdzie byśmy mogli tych pacjentów wozić, bo jak wspominam, ta zachorowalność jest większa. Dzisiaj, kiedy otwarte już jest w Łodzi, tam na Expo też są otwarte ten szpital tymczasowy w wielu innych miastach, wojewódzkich głównie, one mają właśnie pomóc tym mieszkańcom najciężej przechodzić te choroby. Czy są dobre decyzje? No myślę, że niektóre moglibyśmy przedyskutować, czy one są akurat dobre wprowadzające, że część gdzieś z dzieci może chodzić, powiedzmy, do przedszkoli, czy gdzieś do szkoły, czy część ludzi do pracy może chodzić, czy nie chodzi. Tutaj to wymaga cały czas dogłębnej dyskusji i tutaj ile osób, tyle pomysłu. Tutaj nie chciałbym się opowiadać, czy rząd ma rację, czy premier ma rację, bo to tak naprawdę za całość służby mieszkańców odpowiadają rządzący, czyli minister zdrowia, powiedzmy pan premier. I tutaj w kompetencji ja nie chcę, tak jak moi radni, się znać na wszystkim, więc tutaj mogę się nie znać. Pozostawiam to pod ocenę państwa i myślę, że na skutek wielokrotnych konsultacji z wybitnymi lekarzami, specjalistami podejmują właściwe decyzje. Pana zdaniem, według pana, czy wrócimy do normalności jeszcze? Myślę, że wrócimy, tylko to trochę jeszcze potrwa. Trochę potrwa, bo musimy, tak jak musicie Państwo pamiętać, przecież wiele lat temu też różnego rodzaju złe epidemie panowały.
i przyszedł czas, kiedy świat wrócił do normalności. Świat sobie z tym poradzi. Tylko muszą ludzie to wszystko zrozumieć. Muszą ludzie jeszcze odrobinkę w tym wszystkim wziąć udział. Ludzie, nie tylko nasi mieszkańcy Tomaszowa, ale globalnie całego świata po prostu troszkę zrozumieć, a jak obserwujemy statystyki, to nie jest tak dobrze na świecie, żeby wszędzie ta pandemia gdzieś wyhamowała. Owszem, są kraje, nawet te, z których miejsc właśnie ta pandemia wyszła, powiedzmy czy Chiny, które w jakiś sposób sobie radzą. No może oni byli przygotowani na to zakończenie już wcześniej, no my akurat nie. Oni wiedzieli, być może już mieli przygotowane, no to tylko jest moja subiektywna ocena. Zna antidotum na to, jak to leczyć. My dopiero wszystkiego, te kraje inne dopiero się uczyliśmy. Mało tego, w sytuacji, kiedy mamy mniejsze pionki niż byśmy chcieli, bo wiemy, że zamiary były unijne inne, żeby te szczepionki naprawdę po to były pieniądze z budżetu Unii dla firm, które wyszukiwały szczepionki na COVID, po to, żeby ta szczepionka zostawiała w pierwszej kolejności w Unii. Dzisiaj tak nie jest. Owszem, kiedy Tomasz Mazowiecki powinien być w tej grupie miast najbardziej dotyczony. A dlaczego? Dlatego, że w sąsiedztwie naszym są te magazyny, o których wielokrotnie Państwo w telewizji słuchacie, do których bezpośrednio z tych wielkich firm farmaceutycznych te szczepionki trafiają na całą Polskę, bo one się mieszczą na Wąwale, nie opodal naszego miasta. I kiedy ta szczepionka w pierwszej kolejności jadąc powinna do nas trafiać i powinniśmy mieć tak naprawdę tyle, ile potrzebujemy dla naszych mieszkańców, bo to, żeby zaszczepić, mamy moce przerobowe jako TCZ i byśmy gotowi byli i poradnie zresztą więcej osób zaszczepić, no ale niestety tej szczepionki brakuje. W ostatnim czasie gdzieś na skutek przekazów medialnych gdzieś do tej szczepionki nie wszyscy mieli, nie chcę to reklamować, nie wszyscy mieli pełne zaufanie, dopiero po wielu badaniach okazało się, że jest w pełni bezpieczna. No i być może powrócimy za moment i dopiero może bezpieczniej będziemy się czuli, kiedy większość społeczeństwa, 3/4 społeczeństwa, 70% uda się zaszczepić. To wtedy gdzieś ta pozostała grupa być może już będzie w mniejszym stopniu narażona na zachorowanie i pozwoli tam to wrócić do normalności. Ja też bardzo chciałbym, żeby ta normalność wróciła. To tak jeszcze osobiste pytanie. Jak pan żyje? Jak się żyje w takim kieracie? Powiem tak, na to, żeby swobodnie sobie gdzieś w domu odpocząć, to ja mam bardzo mało czasu. Wiecie Państwo, nawet dzisiaj rozmawiając z Państwem, też jestem po dyżurze nocnym i przed kolejnym. I dlatego jak wygląda moja praca? Trudno mi powiedzieć, ile to jest godzin na dobę. Bo ja tak naprawdę codziennie jestem w pracy. I niektórzy nie myślą, że jestem pracoholikiem. No tak jest po prostu. Czuję się zobowiązany, bo nie tylko jestem ratownikiem, ale jeszcze koordynuję pracami pogotowia i jestem może nie to, że ambitny, ale po prostu zależy mi na tym, żeby nasze zespoły wjeżdżały bezpiecznie do pacjentów. Zawsze zabiegam o to, żeby mieli wszystko, co potrzebują, zarówno ze sprzętu, zarówno z leków, żeby niczego nie brakowało, żeby to nie było powodem, że pojedziemy do pacjenta, chcemy pomóc, a nie mamy czym, bo nagle nam czegoś brakło. Dlatego nie da się wyważyć z wyprzedzeniem, ile tych wyjazdów będzie, ile tych leków dokładnie, czy sprzętu pójdzie. Dlatego moja wizyta jest o różnych porach dnia i nocy w pogotowiu, nie po to, żeby kontrolować, ale po to, żeby no, cały czas gdzieś no, zwracać uwagę na to wszystko. Czasem może dojść również do gdzieś popsucia się samochodu, karetki. No to wszystko musimy nad tym wszystkim czuwać cały czas i też chcemy, żeby to jak najszybciej było. No. Już się nie pytam o to, jak wam się pracuje, żyje ratownikom, bo o tym mówiliśmy wielokrotnie. O tym jest ciągle nagłaśniane w mediach. To może jeszcze inaczej. Czego wam można życzyć? Wiadomo, że zdrowia, ale czego jeszcze? I zakończenia pandemii przede wszystkim, bo tutaj na tym nam najbardziej wszystkim zależy, żeby wrócić do normalności. Bo jak pamiętamy, w Tomaszowie i nie tylko, są nie tylko ludzie żyjący z COVID-em, ale również chorujący na wiele innych chorób. I chcielibyśmy się również nimi zająć. Zajmujemy się co prawda, ale ci ludzie niekiedy z tego co obserwuję, to wyczekują, bo może się jeszcze wytrzyma, ta pandemia minie, żeby no też się sami obawiają, żeby nie trafić do szpitala i są na dzień dzisiejszy zdrowi, nie mają wirusa i boją się dotrzeć do szpitala i być gdzieś wśród ludzi z czasem, nie wiedząc nawet o tym, zarażony i żeby tej choroby nie nabyć, i która może być dla niektórych faktycznie no, bardzo ciężka do przeżycia. No. I dlatego chciałbym, żeby to wróciło do normalności, żeby faktycznie służba zdrowia, ratownicy, którzy szkoleni byli, są po to, żeby ratować życie ludzkie z faktycznych chorób. Tym się zajęli,
a nie tylko pandemią, żebyśmy żyli po prostu. Na dzień dzisiejszy żyjemy wszyscy, cały świat, Polska, tylko pandemią głównie żyjemy. No. I szkoda, bo do tego wiele osób, którzy no, nie w porę karetkę wezwią, bo obawiają się. I dla nich czasami ta pomoc właśnie no nie da się udzielić, bo niby jak. My życzymy zdrowia i wytrwałości. A dzisiaj dziękujemy za wizytę u nas w studio. Dziękujemy za rozmowę. Mamy dla Pana niespodziankę. Panie Przewodniczący, starosta wręcza statuetki. My wręczamy jaja, ale takie wielkanocne i bogate. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej w porę, bo jak Państwo wiecie, Wielkanoc jest taka, że zawsze w koszyczku zawsze znajdują się jaja, więc to jak najbardziej jest na czas i z tego powodu nie ma się co obrażać. Ja się wręcz cieszę, że pani redaktor aż tyle poświęciła, jak to się mi swojego zainteresowania, żeby takowe mi się bardzo podoba, więc w imieniu własnym, jak i Rady Miejskiej Tomaszowa, mało tego, nawet ratowników medycznych, którym państwo bardzo się głęboko zainteresowaliście, podziękuję i życzę wszystkim naszym mieszkańcom naszego miasta Tomaszowa. Szanowni Państwo, przed nami święta wielkanocne. Owszem, co roku, lata poprzednie obchodziliśmy zawsze hucznie, zawsze życzyliśmy wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia, radości, miłości. Dzisiaj trudno o tej radości mówić, kiedy tak na co dzień wiele rodzin jest pogrążonych w różnego rodzaju smutkach z powodu choroby, czy nawet śmierci kogoś bliskiego spowodowaną tą pandemią. Już poprzednia Wielkanoc dla nas była ogromnym zaskoczeniem. Wydawało się, że te święta będą już naprawdę takie, którymi możemy z wielkim luksusem nadrobić te zaległości z zeszłego roku. No niestety życie bywa zaskoczeniem wielkim i to pokazuje nam też ten czas przedświąteczny, kiedy nie będziemy mogli nawet prawdopodobnie poświęcić święconki wielkanocnej. Ze względu na pandemię będą to bardzo okrojone, bardzo ograniczone możliwości dostępu do wszystkich instytucji, do kościoła również. Więc życzę Państwu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Abyście Państwo gdzieś być może nawet i wymodlili to, aby ta pandemia gdzieś poszła w zapomniane. Przede wszystkim osobom starszym, abyście Państwo również postarali się zachować te szczególne środki ostrożności. Zakładali Państwo wszyscy mieszkańcy, już nie tylko starsi, ale i młodzi, maseczki. I naprawdę weźcie Państwo wszyscy pod uwagę to, że życie nasze i Państwa zależy od zachowania tych szczególnych środków ostrożności, czego Państwu, Panie redakcji, życzę na najbliższy tydzień i okres przedświąteczny, i święta, i oczywiście okres poświąteczny. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wiem. Naszym Państwa gościem był przewodniczący Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego, ale jednocześnie ratownik medyczny, pan Krzysztof Kuchta. Dziękujemy pięknie. Dziękuję Pani Rato, dziękuję Państwu, że jeszcze raz zrobił Was sobie świąt.